Na drodze miłości i związków często myślimy, że kluczem do naszego szczęścia jest akceptacja i miłość innych ludzi. Ale wyobraź sobie życie, w którym twoje szczęście nie zależy od czyichś kaprysów i uczuć, a twoje zdrowie emocjonalne nie jest determinowane przez przelotne spojrzenia, sms -y bez odpowiedzi lub niejasne komunikaty. To nie jest odległe marzenie, to realna sytuacja, której możesz doświadczyć już teraz. Stoicyzm to starożytna filozofia, która kładzie nacisk na wewnętrzny spokój i odporność. Studiując jego ponadczasowe idee, możemy znaleźć klucz do szczęścia, które nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Ale jak to się ma do pragnienia, by ktoś za tobą tęsknił? W dzisiejszym filmie zbadamy głębokie spostrzeżenia stoicyzmu i sposób, w jaki mogą one przekształcić zarówno nasz rozwój osobisty, jak i nasze relacje w najgłębszy sposób. Dołącz do nas i dowiedz się, jak pozostawić trwałe wrażenie bez manipulacji i starannego planowania, ale poprzez ucieleśnienie ducha samowystarczalności i wewnętrznego spokoju. Angażując się w rozwój osobisty, wspierając niezależność emocjonalną i ceniąc teraźniejszość bez polegania na innych, w naturalny sposób stajemy się bardziej atrakcyjni DLA innych, co jest paradoksem. Nie zapomnij, nie zapomnij polubić, śledzić i obejrzeć całego filmu. Każda część została starannie zaprojektowana, aby pomóc CI prowadzić spokojniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Numer jeden, rezygnacja z potrzeby kontroli. Stoicy mieli mądry pomysł, że wiele naszego stresu, frustracji, a nawet głębokiej rozpaczy wynika z prób kontrolowania rzeczy, których nie możemy kontrolować. Wszyscy to robimy, wkładając wiele wysiłków w zmianę sytuacji, wyników, a nawet innych ludzi, aby dostosować je do naszych potrzeb, tylko po to, by odkryć, że nie możemy kontrolować wielu z nich. Na początku może się to wydawać smutne, ale ma to na celu uwolnienie nas od łańcuchów, które sami na siebie nałożyliśmy, a które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszych celów. Używając mądrości stoickiej, nie chodzi o to, by pozwolić życiu się nam przytrafić. Chodzi o skupienie się na tym, co naprawdę możemy zmienić na naszych postawach, wyborach i reakcjach to tutaj możemy naprawdę coś zmienić, a skupiając się na tym, możemy zwiększyć naszą cierpliwość, zrozumienie i odporność to tutaj leży prawdziwy pokój. Pomyśl o idei zrzeczenia się władzy. Stoicyzm mówi nam, abyśmy płynęli z prądem życia, pomaga nam oddzielić nasze działania od ich rezultatów. Możemy włożyć wszystko w nasze wysiłki, oczywiście, ale wyniki? Często nie mamy na nie wpływu i to jest w porządku. Nie sprawia to, że nasze wysiłki są bezwartościowe, oznacza to tylko, że patrzymy na nie ze zdrowszej, bardziej realistycznej perspektywy, dostosowując nasze działania do naszych wartości. I rezygnując z konkretnych wyników, żyjemy pełniej i bardziej autentycznie. Ponadto nauki stoickie zachęcają nas do postrzegania każdej sytuacji jako okazji do rozwoju i sprawdzenia naszych założeń dotyczących tego, co naprawdę oznacza kontrola, sukces i bezpieczeństwo. Często odkrywamy, że nasza prawdziwa siła nie pochodzi z kontrolowania wszystkiego wokół nas, ale z opanowania naszego wewnętrznego krajobrazu. W codziennym życiu oznacza to większą zdolność adaptacji i otwartość na nieoczekiwane. Oznacza to przyjmowanie życiowych niespodzianek ze spokojnym umysłem i sercem gotowym do uczenia się z wszystkiego, co pojawia się na naszej drodze. Chodzi o stawianie czoła życiowym wyzwaniom z wdziękiem, postrzeganie ich jako okazji do rozwoju i lepszego zrozumienia siebie. Kiedy włączymy tę stoicką zasadę do naszego codziennego życia. Zauważymy głębsze więzi w naszych relacjach, mniej stresu i większe uznanie DLA tu i teraz. Zaczynamy dostrzegać, że kontrola nie jest sekretem szczęścia. Zamiast tego chodzi o równowagę, akceptację i wewnętrzny spokój. Porzucenie naszej potrzeby kontroli nie oznacza poddania się. Chodzi o odzyskanie naszej mocy w najlepszy możliwy sposób. Chodzi o wyruszenie w podróż wewnętrznej wolności. Która zmienia sposób, w jaki postrzegamy świat i wchodzimy z nim w interakcję, prowadząc nas do życia zdefiniowanego nie przez aprobatę innych, ale przez wewnętrzny spokój, odporność i głębokie poczucie celu. Ludzie często odczuwają potrzebę kontrolowania innych, ponieważ chcą, aby wszystko było bezpieczne i przewidywalne. W rezultacie potrzeba bycia odpowiedzialnym może powodować zmartwienia, niepokój i napięte relacje. Umiejętność wyzbycia się tej potrzeby może pomóc w prowadzeniu spokojniejszego, pełnego zaufania i troski życia. Pozwolenie sobie na utratę kontroli nie oznacza, że stajemy się bierni lub niezainteresowani. Oznacza to, że ufamy, że życie ułoży się tak, jak powinno. Akceptując niepewność, możemy stać się bardziej odporni, poprawić nasze relacje i odnaleźć wewnętrzny spokój. Szukaj pomysłów i działań, które pokazują, że chcesz być odpowiedzialny. Niektóre z nich to mikrozarządzanie, nadmierne planowanie i stresowanie się, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem. Aby dokonać zmiany, najpierw musisz być jej świadomy, wiedzieć, jakie są tego przyczyny. Zastanów się, dlaczego musisz być odpowiedzialny. Być może nie ufasz innym ludziom, boisz się nieznanego, lub w przeszłości doświadczyłeś złych sytuacji. Dotarcie do źródła problemu może pomóc w jego rozwiązaniu. Naucz się akceptować to, co jest, naucz się akceptować ludzi i rzeczy takimi, jakimi są. Uznanie prawdy może pomóc ci czuć się mniej zestresowanym niż próbując ją kontrolować, ale nie oznacza to, że musisz lubić wszystko, co się dzieje. Budowanie zaufania, wiara w siebie, innych ludzi i samo życie wiara w to, że wszystko się ułoży. Nawet jeśli nie idzie zgodnie z planem, może pomóc ci uwolnić się od kontroli. Skup się na tym, co możesz zmienić. Skup swoją uwagę na rzeczach, które możesz zmienić, takich jak własne reakcje, postawy i działania. Może to dać ci moc i sprawić, że poczujesz się mniej bezużyteczny. Naucz się być uważnym i silnym. Medytacja i głębokie oddychanie to przykłady technik uważności, które mogą pomóc ci pozostać w teraźniejszości i mniej martwić się o przyszłość. Budowanie wytrzymałości pomoże ci lepiej radzić sobie ze zmianami. Proś o pomoc i bierz na siebie odpowiedzialność. Nie bój się prosić o pomoc i dzielić się zadaniami z innymi. Nie tylko ułatwi ci to pracę, ale także zbliży ludzi i zachęci ich do współpracy. Przestrzegając tych zasad, możesz powoli pozbyć się potrzeby bycia odpowiedzialnym, co doprowadzi do zdrowszego i spokojniejszego życia. Numer 2. Wybór samorozwoju. Wybór samorozwoju ponad zewnętrzną aprobatę. Czy kiedykolwiek czułeś, że inni ludzie muszą ci mówić, jak wartościowy jesteś? Łatwo jest wpaść w pułapkę szukania szczęścia w innych ludziach, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje. Ale co jeśli prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz? Stoicyzm i starożytna filozofia mówią nam, abyśmy skupili się na tym, co możemy kontrolować na przykład na naszych myślach i działaniach i odpuścili to, czego nie możemy na przykład na tym, jak inni ludzie czują się lub zachowują wobec nas. Nie oznacza to, że przestajemy się przejmować oznacza to, że stajemy się silniejsi i znajdujemy szczęście w sobie. A nie w aprobacie innych ludzi. Kiedy czekasz, aż ktoś za tobą zatęskni lub pokaże, że chce z tobą być, to tak, jakbyś dawał mu zdalną kontrolę nad swoimi uczuciami. W końcu reagujesz na jego ruchy, co może sprawić, że poczujesz się źle. Ten pilot jest CI oddawany przez stoicyzm Whirlwind. Daje nam narzędzia do rozwijania takich cech jak mądrość, odwaga, fair play i umiar. Rozwijanie tych cnót pomaga nam stać się silnymi, twardymi ludźmi, którzy znajdują szczęście nie w aprobacie innych ludzi, ale we własnych postępach i sukcesach. Ten stoicki sposób myślenia nie oznacza, że powinniśmy odciąć się od innych lub przestać się o nich troszczyć. Wręcz przeciwnie, stoicyzm promuje tworzenie solidnych, znaczących związków opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, a nie na zależności lub potrzebie. A oto fajny paradoks. Skupiając się na rozwoju osobistym i dążeniu do bycia najlepszym, w naturalny sposób stajemy się bardziej interesujący i atrakcyjni DLA innych. Ludzie są naturalnie przyciągani do tych, którzy są pewni siebie, pasjonują się swoimi dążeniami i czują się komfortowo we własnej skórze. Im mniej zabiegamy o czyjąś uwagę, tym bardziej prawdopodobne jest, że ktoś zwróci na nas uwagę, ponieważ żyjemy naszym najbardziej autentycznym życiem. Może więc zaczniemy przekierowywać naszą energię? Zamiast szukać potwierdzenia, wlejmy nasze serca w pielęgnowanie naszego wewnętrznego świata. Zainwestujmy czas w naukę nowych umiejętności, nowe hobby i naprawdę zagłębmy się w nasze osobiste wartości i to, co nas napędza. Ta podróż samopoznania i doskonalenia jest nie tylko satysfakcjonująca sama w sobie, sprawia również, że jesteśmy bardziej godni podziwu i tak można za nami tęsknić. Pamiętaj, że stoicyzm nie polega na tłumieniu naszych pragnień, lub zaprzeczaniu naszej potrzebie nawiązywania kontaktów. Ma nam przypominać, że nasze szczęście i wartość nie zależą od nich. Opierając się na stoickich zasadach, Możemy osiągnąć spokojne, satysfakcjonujące i prawdziwie niezależne życie. Przyjmijmy tę stoicką drogę, skupmy się na doskonaleniu siebie i odnajdźmy naszą radość od wewnątrz. To właśnie tam, moi przyjaciele, znajduje się prawdziwe szczęście. Wybór samorozwoju oznacza wkładanie pieniędzy i czasu w siebie w celu poprawy i rozwoju jako osoby. Aby wyruszyć w tę podróż, trzeba znać swoje mocne i słabe strony, wyznaczyć cele osobiste i zawodowe oraz być otwartym na zmiany i nowe wyzwania. Poprzez uczynienie samorozwoju priorytetem, ludzie mogą poprawić swoje umiejętności, poczuć się lepiej i znaleźć więcej szczęścia w swoim życiu. Proces ten jest dobry dla danej osoby i ma pozytywny wpływ na jej relacje, pracę i ogólne zdrowie. Samoświadomość. Zacznij od poznania samego siebie. Pomyśl o swoich pasjach, wartościach, mocnych stronach i miejscach, w których mógłbyś działać lepiej. Samoświadomość to pierwszy krok do rozwoju osobistego. Wyznaczanie celów. Wyznacz cele, które są jasne i osiągalne. Cele te powinny być jasne, mierzalne, osiągalne, istotne i mieć termin realizacji, inteligentne. Mogą być krótko lub długoterminowe. Zaakceptuj naukę, złóż obietnicę, że będziesz się uczyć. Czytaj książki, uczęszczaj na zajęcia, bierz udział w wydarzeniach i szukaj nowych rzeczy do zrobienia, które popchną Cię do działania i pomogą Ci nauczyć się więcej. Proś o informacje zwrotne. Regularnie pytaj innych o pomocne komentarze. Może to dostarczyć przydatnych informacji i pomysłów, o których wcześniej nie pomyślałeś. Buduj swoją odporność. Naucz się, jak stanąć na nogi po porażce. Bycie odpornym pomaga postrzegać problemy jako szansę na rozwój, a nie jako problemy, które należy rozwiązać. Naucz się być dla siebie miłym. Podczas procesu rozwoju bądź dela siebie miły. Zaakceptuj fakt, że robisz postępy i wiedz, że popełnianie błędów jest normalną częścią procesu uczenia się. Rób coś, realizuj swoje plany. Zawsze pracuj nad swoimi celami i zmieniaj je w razie potrzeby. Pamiętaj, że rozwój to ciągły proces, a nie pojedyncze wydarzenie. Wybór rozwoju jako osoby jest proaktywnym i potężnym wyborem. Wymaga to ciężkiej pracy, wytrwałości i pozytywnego nastawienia. Jeśli zastosujesz się do tych siedmiu wskazówek, możesz rozpocząć satysfakcjonującą podróż rozwoju w życiu osobistym i zawodowym. Numer trzy. Niezależność i umiejętność radzenia sobie z własnymi uczuciami. Stoicyzm opiera się na idei, że możemy wybrać jak reagować na rzeczy, które nam się przydarzają, nawet jeśli nie zawsze możemy zmienić to, co nam się przydarza. Ta idea nie tylko nas uwalnia, daje nam klucze do naszej wewnętrznej wolności. Stoicyzm nie polega na ukrywaniu emocji lub zachowywaniu się tak, jakby świat nie miał na nas wpływu. Zamiast tego chodzi o bycie świadomym swoich uczuć, prawdziwe ich zrozumienie, a następnie podjęcie decyzji, by nie pozwolić im kierować swoim życiem. Stoicy mieli dość jasną mantrę: skup się na tym, co możesz kontrolować, i odpuść to, czego nie możesz. To nie tylko sposób na odnalezienie wewnętrznego spokoju. To także przydatny sposób na pozostanie silnym emocjonalnie. Zastanów się teraz, jak to działa w prawdziwym życiu. Jeśli ktoś zatrzyma cię w korku, lub przyjaciel odwoła plany w ostatniej chwili, stoicyzm uczy nas ignorować to i skupiać się na tym, jak reagujemy, a nie na samym wydarzeniu. Ten sposób myślenia zachęca do niezależności, która jest zarówno potężna, jak i bardzo pomocna. I nie Bycie niezależnym nie oznacza, że będziesz działał sam. W rzeczywistości pomaga ci to głębiej łączyć się z innymi z miejsca mocy i pewności siebie. Na przykład stoicyzm pomaga nam zrozumieć, że chociaż wspaniale jest kochać i troszczyć się o innych, nasze własne szczęście nie powinno zależeć od ich działań lub aprobaty. Ten sposób myślenia zachęca nas do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i prawdziwej więzi, a nie ze strachu przed samotnością lub potrzebą zależności. Wzmacniając nasze emocje, możemy cieszyć się głębszymi, bardziej znaczącymi relacjami bez utraty tego, kim w nich jesteśmy. Życie w zgodzie z naturą i przyjmowanie życiowych wzlotów i upadków jest dużą częścią stoicyzmu. To czyni nas silniejszymi emocjonalnie. Jak mówi przysłowie, adaptacja do zmian jest prawdziwym testem naszej odporności. Jak więc to osiągnąć? Zaczyna się od samoświadomości. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać swoje myśli i uczucia, zwłaszcza w obliczu wyzwań. Bycie wdzięcznym, pozostawanie w teraźniejszości i upewnianie się, że codzienne czynności są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami, są również bardzo ważne. Wreszcie musimy kwestionować nasze postrzeganie i zadawać sobie pytanie, czy nasze reakcje są naprawdę odpowiednie do sytuacji, czy też opierają się na starych nawykach lub przekonaniach. Bycie cierpliwym nie oznacza przechodzenia przez życie bez żadnych problemów lub potrzebowania kogokolwiek innego. Zamiast tego oznacza stanie się własną latarnią morską podczas burzy poprzez przestrzeganie zasad, które przetrwały próbę czasu. Droga do osobistej niezależności i emocjonalnej siły nie jest tylko jednokierunkową ulicą. Jest wzbogacona o wiedzę tych, którzy byli przed nami. Postępując zgodnie z tymi stoickimi zasadami, odkryjemy, że nasza zdolność do znajdowania radości, nasza siła w trudnych czasach i nasza zdolność do utrzymywania zdrowych relacji rosną w sposób, o jakim nigdy nie myśleliśmy. Przejdźmy przez życiowe burze, stojąc mocno razem zamiast uciekać. Niezależność odnosi się do zdolności do samodzielnego myślenia i działania bez nadmiernego wpływu innych. Obejmuje ona samodzielność, krytyczne myślenie i pewność siebie w podejmowaniu decyzji w oparciu o własne wartości i przekonania. Niezależność ma kluczowe znaczenie DLA rozwoju osobistego i wzmocnienia pozycji, umożliwiając jednostkom poruszanie się po życiu z poczuciem kontroli i celu. Elastyczność emocjonalna to zdolność do skutecznego dostosowywania swoich reakcji emocjonalnych do różnych sytuacji. Obejmuje ona rozpoznawanie i zarządzanie własnymi emocjami, rozumienie emocji innych i odpowiednie reagowanie. Elastyczność emocjonalna jest niezbędna do utrzymania dobrego samopoczucia psychicznego, budowania odporności i wspierania zdrowych relacji. Pozwala jednostkom radzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami, z wdziękiem i opanowaniem, prowadząc do bardziej satysfakcjonującego życia osobistego i zawodowego. Lekcja w siedmiu punktach: Samoświadomość, niezależność, zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, wartości i przekonań. Regularna autorefleksja pomaga w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawdziwym ja. Elastyczność emocjonalna. Rozpoznaj swoje emocje i wyzwalacze. Ćwicz uważność, aby pozostać dostrojonym do swoich uczuć, nie będąc przez nie przytłoczonym. Podejmowanie decyzji. Niezależność. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, obiektywna ocena informacji i podejmowanie decyzji w oparciu o racjonalną analizę, a nie zewnętrzne naciski. Elastyczność emocjonalna. Uwzględniaj wpływ emocjonalny przy podejmowaniu decyzji. Zrównoważ logikę z empatią, aby upewnić się, że dokonywane wybory są uprzejme i przemyślane. Rozwijaj nastawienie na rozwój. Aby być niezależnym, zamiast postrzegać trudności jako problemy, postrzegaj je jako szansę na naukę i rozwój osobisty. Elastyczność emocjonalna oznacza umiejętność radzenia sobie z problemami i zmianami w dobry sposób. Sposobem naradzenie sobie z uczuciami może być głębokie oddychanie, pisanie w książce lub rozmowa z zaufanym przyjacielem. Relacje z innymi ludźmi. Niezależność. Ustal i trzymaj się zdrowych granic. Bądź otwarty na punkty widzenia innych ludzi, jednocześnie szanując własne potrzeby i wartości. Elastyczność emocjonalna. Naucz się aktywnie słuchać i rozumieć, jak czują się inni aby budować silniejsze relacje i wzajemny szacunek. Ważne jest, aby rozumieć i wspierać uczucia innych ludzi. Otrzymywanie wiadomości. Niezależność. Mów to, co chcesz powiedzieć w jasny i pewny siebie sposób. Mów szczerze o tym, jak się czujesz i co myślisz, ale nie bądź złośliwy ani milczący. Elastyczność emocjonalna. Zmieniaj sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi i wydarzeniami w oparciu o swoją elastyczność emocjonalną. Aby dobrze radzić sobie z rozmowami, używaj inteligencji emocjonalnej. Dbanie o siebie, niezależność, stawiaj swoje zdrowie na pierwszym miejscu. Rób rzeczy, które są dobre dla twojego ciała, umysłu i ducha. Elastyczność emocjonalna, dbaj o swoje zdrowie psychiczne, aby zachować równowagę i obniżyć poziom stresu. Rób takie rzeczy jak medytacja, ćwiczenia lub hobby. Wyznaczanie celów niezależność. Wyznaczaj sobie cele, które są zgodne z Twoimi ideałami i celami. Stwórz plany, których możesz przestrzegać, aby osiągnąć swoje cele. Elastyczność emocjonalna oznacza gotowość do zmiany celów w miarę rozwoju wydarzeń. Bądź gotów zmienić zdanie i bądź otwarty na nowe szanse, które pasują do Twoich nowych priorytetów. Niezależność i elastyczność emocjonalna to dwie umiejętności, które dobrze ze sobą współgrają, pomagając ludziom rozwijać się jako jednostki i członkowie społeczeństwa. Ludzie mogą radzić sobie z problemami życiowymi z pewnością siebie i stylem, jeśli pracują nad samoświadomością, odpornością i jasną komunikacją. Umiejętności te pomagają ludziom czuć się bardziej niezależnymi i poprawiają ich zdrowie psychiczne. Co przekłada się na zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Numer 4. Przyjrzyjmy się głębokim naukom filozofów stoickich, takich jak Seneca, aby znaleźć wartość w życiu. Cesarz Marek Aureliusz i Epiktet. Filozofowie ci naprawdę podkreślają, jak ważne jest dostosowanie naszego życia do naszej prawdziwej natury i większego rytmu świata. W swej istocie filozofia ta mówi nam, aby dowiedzieć się, co jest ważne, i przestrzegać tych zasad całym sercem. Dla stoików prawdziwym sensem życia nie jest pogoń za zewnętrznym sukcesem, bogacenie się czy zdobywanie pochwał. Zamiast tego chodzi o rozwijanie naszych cnót, takich jak uczciwość, cnota i prawość. Chodzi o pracę na rzecz wspólnego dobra, angażowanie się w nasze społeczności i nawiązywanie relacji opartych na szacunku i zrozumieniu, aby wieść sensowne życie. Musimy głęboko zanurzyć się w naszym wnętrzu. Musimy zadać sobie trudne pytania o to, kim jesteśmy i co naprawdę cenimy. To sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni trzymać się naszych wartości, nawet gdy sprawy stają się trudne lub wydaje się, że łatwiej jest po prostu podążać za tym, co mówi społeczeństwo. Podczas tej podróży autorefleksji, stoicyzm prowadzi nas do uważnego przyjrzenia się nie tylko naszym czynom, ale także powodom, które za nimi stoją. Czy działamy z prawdziwej cnoty, czy po prostu szukamy aprobaty ze strony innych ludzi? Stoicyzm uczy nas również, że rzeczy poza naszą kontrolą są tymczasowe i podkreśla znaczenie skupienia się na tym, co możemy zmienić. Taki sposób myślenia jest bardzo wyzwalający. Uwalnia nas od bezcelowego dążenia do kontrolowania tego, czego nie da się kontrolować, i kieruje naszą energię na obszary, w których możemy naprawdę zmienić otaczający nas świat w naszych postawach, wyborach i reakcjach. Tworzenie sensownego życia jest mniej związane z naszymi osiągnięciami, a bardziej z tym, jak żyjemy i jaki sposób myślenia przyjmujemy każdego dnia. Przyjęcie stoickiego podejścia oznacza zaakceptowanie faktu, że cierpienie i niepowodzenia są normalnymi częściami życia. Zamiast postrzegać je jako przeszkody na drodze do szczęścia, możemy postrzegać je jako szansę na rozwój, zwiększenie odporności i głębsze zrozumienie złożoności życia. Nie oznacza to, że chcemy cierpieć. Oznacza to tylko, że znajdujemy cel w przejściu przez to. W rzeczywistości możemy się z niego uczyć i iść dalej z silniejszym duchem i bardziej współczującym sercem. Sensowne życie obejmuje zarówno małe, codzienne działania, jak i te większe. Widać to w pokrewieństwie i w tych spokojnych chwilach, w których możemy cieszyć się pięknem natury, dbać o siebie i rozwijać nasze relacje. Kiedy myślimy o naszym miejscu we wszechświecie, stoickie idee kierują tymi działaniami, które tworzą bogatą tkankę dobrze przeżytego życia. Nie zapominajmy o stoickim przekonaniu. Nikt nie powinien być zmuszony do samotnej podróży przez życie. To droga, którą wszyscy podążamy razem, pomagając sobie nawzajem po drodze dzięki naszej wspólnej wiedzy i doświadczeniom. Stoicyzm to sposób na życie, który nie tylko pomaga nam radzić sobie z życiowymi problemami, ale także pomaga nam rozwijać się na każdym kroku. Odnalezienie radości nadaje życiu cel i sens. Sensowne życie to takie, które jest pełne znaczenia, satysfakcji i więzi. Chodzi o ustalenie, co sprawia, że warto żyć i podążanie za tymi rzeczami z celem i zaangażowaniem. Tworzenie sensownego życia wymaga autorefleksji, życia zgodnego z własnymi ideałami i budowania relacji, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy. Nie wystarczy odnosić sukcesy i być szczęśliwym. Trzeba znaleźć większe poczucie sensu i satysfakcji w codziennym życiu, a także realizować długoterminowe cele. Autorefleksja i bycie świadomym. Poświęć trochę czasu na poznanie swoich przekonań, tego, co Cię pasjonuje i co jest dla Ciebie ważne, aby jasno określić kierunek swojego życia. Regularnie zastanawiaj się nad sobą poprzez takie czynności, jak pisanie w książce, medytacja. Lub praktykowanie uważności. Wyznaczaj cele z celem. Wyznaczaj jasne, osiągalne cele, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami i ideałami, aby pozostać zmotywowanym i śledzić swoje postępy. Podziel te cele na mniejsze kroki, z którymi łatwo sobie poradzisz. Skup się na budowaniu dobrych relacji. Otaczaj się pozytywnymi, podobnie myślącymi ludźmi. Ludźmi, którzy będą Ci pomagać i Cię inspirować. Poświęć czas na budowanie silnych relacji z rodziną, przyjaciółmi i ludźmi z sąsiedztwa. Uważność i bycie wdzięcznym. Ćwicz regularne dziękowanie za dobre rzeczy w swoim życiu. Uważność może pomóc Ci pozostać w chwili obecnej i w pełni doświadczyć tego, przez co przechodzisz. Akceptuj i doceniaj naukę i rozwój. Zawsze szukaj sposobów na poprawę siebie i swojej kariery. Zaakceptuj, że czasami coś pójdzie nie tak i postrzegaj to jako szansę na naukę i poprawę. Pomagaj innym ludziom. Robienie dobrych rzeczy dla innych ludzi i bycie pomocnym może pomóc ci poczuć więź i nadać sens twojemu życiu. Możesz zmienić życie innych ludzi poprzez wolontariat lub udział w wydarzeniach społecznych, dbanie o siebie i równowagę. Zachowaj równowagę między pracą a życiem prywatnym, aby uniknąć stresu i wypalenia. Rób rzeczy, które są dobre dla Twojego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, aby nadać priorytet samoopiec. Jeśli zwrócisz uwagę na te siedem rzeczy, możesz sprawić, że Twoje życie będzie ważne i kompletne. Jest to ciągła podróż, która wymaga zaangażowania, ale nagrody są wspaniałe, dając ludziom większe poczucie sensu i szczęścia w życiu. Gdy zbliżamy się do końca naszej podróży przez nauki stoicyzmu, jasne jest, że ta ponadczasowa filozofia daje nam coś więcej niż tylko porady. Daje nam sposób na życie, który jest pełen mądrości, odporności i spokoju. Stoicyzm pomaga nam skupić się na tym, co ważne, abyśmy mogli radzić sobie ze wzlotami i upadkami życia z równowagą i spokojem. Strategie i metody, o których mówiliśmy, to nie tylko idee, to prawdziwe narzędzia, które możemy wykorzystać w naszym codziennym życiu, aby zamienić problemy w szanse na rozwój i lepsze zrozumienie. Kiedy praktykujemy stoicyzm, uczymy się nie tylko odpuszczać rzeczy, których nie możemy zmienić. Ale także żyć chwilą obecną i cieszyć się prostymi przyjemnościami życia, oraz budować ważne relacje. Ten sposób myślenia pomaga nam stworzyć w sobie miejsce spokoju, które pozostaje stabilne bez względu na chaos wokół nas. Podążanie ścieżką stoicką nie oznacza życia bez problemów, zamiast tego daje nam spokój, by zaakceptować rzeczy, których nie możemy zmienić. I odwagę, by zmienić rzeczy, które możemy, pozostając wiernym naszym wartościom. Zasady stoickie uczą nas, że nie możemy zmienić świata, ale możemy zmienić to, jak go postrzegamy, co robimy i jak na niego reagujemy. Gdy stosujemy te zasady w naszym codziennym życiu, zaczynamy dostrzegać zmiany w tym, jak definiujemy szczęście, sukces i spełnienie. Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwa satysfakcja nie pochodzi z zewnętrznych pochwał lub rzeczy materialnych, ale z życia w harmonii z naszymi podstawowymi przekonaniami i wartościami. To klucz do prawdziwie satysfakcjonującego i radosnego życia. Dziękuję za dołączenie do mnie w tej pouczającej podróży, w której ponadczasowa mądrość spotyka się z naszym codziennym życiem. Odkrywajmy i rozwijajmy się razem. Aby uzyskać więcej spostrzeżeń, dopóki nie spotkamy się ponownie, myślę, że powinieneś obejrzeć jeden z filmów na ekranie. Pamiętaj, że najważniejszą podróżą jest ta, która zabiera nas w głąb nas samych.